Halo, halo, witam wszystkich serdecznie na mojej transmisji, na mojej transmisji dzisiaj co będziemy robić, jak już wiecie będziemy gadać o mistrzostwach świata, teraz tak, zacznijmy od kroku numer jeden, jak mi poszło w zeszłym tygodniu, słuchajcie, w zeszłym tygodniu też robiłem streama, prawda, i wypowiadałem się, kto według mnie sobie jak poradzi, prawda, no i co? Spójrzcie, tak wyglądała moja tabela z zeszłego tygodnia, ehm, gdzie się pomyliłem, no tak jak tutaj w tym podtytule macie, no Gambit, Gambit, uch, uch, tak, nie no, wiecie, spodziewałem się więcej od chłopaków, albo okej, okay, inaczej, nie zawiadłem się na Gambit, tylko bardziej zaskoczył mnie Jirex, Jirex chyba jest najlepszą drużyną tutaj w playnach. co... Jeszcze, okej, okay, najlepszą w ogólności, bo na przykład to, że C9 jest drużyną, która może zaskoczyć i zagrać jakieś inne ciekawe rzeczy, piki jakieś niespodziewane i wygrać na lepszy team, to jest moim zdaniem możliwe, ale ogólnie ogólny poziom i stabilność to raczej tutaj sam nam zaprezentował. Praktycznie każda gierka dla nich tam była dosyć, dosyć kontrolowana, nie? Tak, w pierwszej grupie ym, no to Infinity przegrało pierwszy mecz na Australijczyków. Ja myślałem, że wygrałem 2-0 na nich. W końcu grali 2-1, bo przypominam, że jeszcze graj przecież że, że dogrywkę, nie... Ym, uważam a, Nie, nie graj dogrywki, przepraszam, na IDG wygrali jakimś cudem, Dobre, więc robili 1-1. Po pierwsze, pamiętajmy, że Infinity chyba miało tam jeden dzień dosłownie, będąc w Korei, y, więc no, podobno byli strasznie zmęczeni. Wiecie, to jest ten czas. W tył, tak? Czyli, że oni chyba na wschód lecieli, więc oni jeszcze gorzej mieli z tym całym jetlagiem, aniżeli inne drużyny. Więc może to miało wpływ, może nie. W każdym razie Direwolf wygrało mając gościa z ławki w dżungli, a przegrali mając głównego dżunglera. No dobra, w każdym razie w pierwszej grupie czegoś nie spodziewałem też EDG, że w ogóle straciło mapę na Infinity. Zresztą ta mapa była wygrana, oni mieli 8000 przewagi, nie wiem. Nie, nie wiem, chyba przeceniłem EDG, bo indywidualnie to jest bardzo dobry poziom. Ale EDG, oni się potykają własne nogi. Oni się potykają własne nogi. Tutaj uważam, że u nich jest jakiś problem synergiczno. Komunikacyjny. Może scout, tak, z Korei, midlaner, może on nie potrafi się skomunikować, Ray, nie, nie wiem. Może ta dwójka w stosunku do reszty, ciężko mi się wypowiedzieć. No bo nie, nie, nie jestem w stanie wytłumaczyć inaczej, jak mogli przegrać na Infinity. Bo oni przegrali po prostu dwie walki. Tak się skończył ten mecz. Po prostu Infinity wgrał dwie walki. Będąc do tyłu w złocie, więc. Musisz, musisz zrobić nieco źle indywidualnie, tylko raczej zrobiłeś coś źle jako drużyna. Nie potrafiłeś się zgrać, bałeś się inicjować w dobrych momentach i nagle takie dwie walki, które były totalne, totalne z dupy. No taka jest prawda. Dobra, y, dalej. Co my mamy? Y, grupa B. G2. No G2, co, co możemy powiedzieć? Ja tutaj spodziewałem się, że stanie się coś takiego, jak w tym trzecim meczu przeciwko Supermassive. Tak? Czyli... Jak ja widziałem tę grupę w zeszłym tygodniu? Ja widziałem tę grupę tak. Supermassive indywidualnie na linii się utrzymają, bo na co dzień grają na serwerze zachodnim europejskim, ale przyjdzie 15 minuta i już wszystko będzie szło źle. Pierwsza mapa. Słuchajcie, Supermassive zrobiło to na odwrót. To oni nas spokojnie sobie. Zagrali, idealnie od 15 minuty, tam dwie 3 walki wygrali tu, ładnie nie że wzięli tutaj Barona, dobrze rozegrali bo tak Takie wiecie, proste kroki do skończenia gry, naprawdę Supermassive pod tym względem bardzo ładnie zagrało Więc to jest to, co ja się spodziewałem, że G2 zagra przeciwko Supermassive, a nie Supermassive przeciwko G2 Więc to było zaskoczenie, yy, ale jak przyszła ta trzecia mapa, czyli ta dogrywka, przypominam Ascension, no wiedzieliśmy o tym Czterech Tajwanszyków i ten Rosjanin. Nie wiem, nie wiem, jak oni mieli to ugrać. No ale dobra, taki skład był. W każdym razie przyszła ta trzecia mapa, i G2, nie oszukujmy się, poradziło sobie dosyć łatwo. Więc tutaj też strzeliłem się yy, z miejscem, ale znowu nie ze stylem. Bo tak samo myślałem, że Infinity wygra dosyć łatwo na Air tak samo myślałem, że G2 dosyć kontrolowanie sobie poradzi na supermasie. Grupa C. I teraz tak, tutaj pierwsze, pierwszy moment, w którym większość osób widziałem na social media i tego typu rzeczy pukało mi tu w głowę, że aaa, Japończyków, ty debilu, nie, że Kabum, no przecież to jest Brazylia, która wielokrotnie zbierała doświadczenie na arenie międzynarodowej, poza tym Kabum, przecież oczywiście pamiętam, Kabum na Alliance, kiedy to było? To było 3 lata temu, wiecie. Zupełnie inne składy, zupełnie inna sytuacja. No i Dead Nation Focus, mi, yy, według mnie, powinno było spokojnie wygrać tamtą mapę przeciwko C9. Przypominam, ogromna przewaga i chyba to samo co w wykonaniu IDG, gdzie po prostu nagle nie byli w stanie walki rozegrać. Mieli wszystkie narzędzia, aby wygrać grę, ale nie byli w stanie uwierzyć w to, że wygrają. I nie byli w stanie po prostu wcisnąć do przodu. Cały czas wydaje się, że podczas tej gry oni bali się, że stracą przewagę, bo to jest niespodzianka, że wygrywali tak zdecydowanie na C9. Więc C9 wygrało tam walkę. Ehm, tam chyba grał Jensen i Reli, jeżeli dobrze pamiętam. Ja o tej Reli jeszcze chciałem potem wspomnieć, ale o czym tutaj chciałem powiedzieć? Znowu trafiłem w wynik. Tutaj już tak, tak jak się spodziewałem. Mówiłem wtedy, że według mnie. Detonation Focus mi kaundał bliskie mecze i że w dogrywce wygrała Detonation Focus mi. Tak było, ale uważam, że Detonation Focus mi okazało się jeszcze lepiej, niż myślałem. Bo właśnie ta jedna mapa na C9, gdzie powinni byli wygrać. Nie oszukujmy się, powinni byli wygrać, więc tutaj Detonation Focus mi powalczyło. Ciekawie, tak? Myślę, że tutaj trafiłem jak najbardziej. I teraz tak, grupa, w której najgorzej wypadłem, czyli grupa D, czyli jedyna grupa, gdzie nie trafiłem z miejscami. I jeszcze do tego, styl w jakim to było, to było tragiczne. Okej, okay, to, że KLG przegra, to wiedziałem z bomby, tak? Wszyscy to wiedzieliśmy. Ale, nie wiem, ja założyłem, że trzecia drużyna z Tajwanu, szczególnie patrząc na wyniki, jakie były, czyli 3-0 wygrała Flash Wolves, chyba MAD wygrywało też 3-0 czy 3-1 na, na... Nie, to oni w ogóle nawet nie grali chyba na MAD w playoffach. W ogóle Direx miał chyba czwarte czy piąte miejsce w sezonie zasadniczym. Czyli to tak naprawdę, wiecie... Ja tak, ja tak założyłem, nie no, Flash Wolves wiadomo, że zawsze ten rejon ym, ciągnęli do góry, tak? Myślałem, że ma, no dobra, nie ma teraz HQ, jakaś drużyna była druga, spoko. Nie wiedziałem, czego się spodoba po ja, ja myślałem, że naprawdę Ruscy są w stanie tutaj ugrać, mają doświadczenie, wydawało mi się, że mają niezły zawód. Właśnie, najświeższe jest to, że Gambit przegrało w sumie w tych elementach gry, gdzie mogli na przykład spokojnie, nie wiem, agresją, na przykład na rzece jakoś wygrać, wyłapując kogoś, oni przegrali w każdym aspekcie. Tak jakby Gambit w tych wszystkich yy, sytuacjach ani nie potrafili utrzymać się na linii, ani jakoś pokazać, nie wiem, jakąś agresję ze wschodu czy coś takiego. No, czy się nie zapomniałem, to nie jest Gambit to, co kiedyś. Alexis i spółka, legendarny skład, tak? No, Edward, Edward naprawdę gra, naprawdę gra miernie. Były problemy z dolną linią. Diamond Prox, ok. I to by było na tyle. Kira, ja też myślałem, że on jest jakiś lepszy. Nie wiem, może ten Candy, on po prostu jest taki dobry. Ciężko mi się wypowiedzieć, ale nie, nie znałem nigdy drużyny G-Rex, tak samo wy. Pierwsze moje zderzenie z nią i naprawdę, moim zdaniem, zaskoczyli In Plus. No dobra, więc teraz tak, spójrzmy na Marcina. Jak tam Marcinek, oczywiście Polak, jedyny, który jest teraz w tej fazie play-in, jedyne mecze, które mogliśmy widzieć Polaków, to akurat właśnie jego. I naprawdę nieźle Według mnie Jankos i Wunder To byli najlepsi zawodnicy w G2 Bardzo długo Stroniłem od tego, żeby Okej, okay, pamiętam, jak pierwszy raz był ogłoszony Hjarnan i Wadid, to ich zjechałem Powiedziałem, słuchajcie, Hjarnan i Wadid w G2 A wcześniej mi się z Wena i Mithiego, to jest tragedia Oni nic nie pokazywali i w Rokat No, ale potem Spring Split, mówię Znaczy tam początek też sezonu, mówię Nie no, w sumie Hjarnan i Vadit no, na... Szczególnie ten Heimer był grany, mówię Nie no, kurcze, naprawdę są nieźli Naprawdę są nieźli, prawda? Ym, i, I te pierwsze trzy mapy tutaj, bo też uważam, że tej wygranie na Supermanie właśnie w grze numer 2. No, no nie wiem, no, szczególnie Hiarnan. No, no brakuje go. <laughs> brakuje go trochę. No nie, nie wiem. No tak jest problem. no Gościu naprawdę nie gra tak dobrze, jak trzeba. Perks. Perks też, kiedyś ja go zawsze traktowałem jako gościu, który jest niestabilny, czyli albo zrobić super zagrania, albo zrobić złe zagrania, ale potrafi zrobić to zagranie, które ci grę wygra. Tutaj ja miałem coś takiego, gdzie robił słabe zagrania, albo OK zagrania. Ja nie widziałem tych super zagrań w wykonaniu Perksa. To jest, moim zdaniem, bardzo martwiące i bardzo dziwiące, by wszystkie inne drużyny wywiadach wypowiadały się, że no, problemem w g 2 może być właśnie Perks. Ja nie widziałem tego na przestrzeni tej serii. Ganked by mom to nie jest. Genialny zawodnik koreański na środkowej linii. To jest gościu, który praktycznie pojechał na emeryturę do Stanów, do, teraz do Turcji, tym bardziej, tak? On nie, on kiedyś pamiętam, był ten jeden sezon, gdzie się mówiło, że no to jest taki y, gościu, który potrafi się nawet fajkera utrzymać na linii. Kiedyś to się mówiło, że który zawodnik był, y, dawał rady, to ten, który na fajkera potrafił się utrzymać. No, nie wygrać, utrzymać. I Gengbae na przykład y, taki był, ale. Tutaj to nie jest wybinny zawodnik. I Perks, moim zdaniem, to był typowy zawodnik Gameboy Mom, którego Perks powinien był wykorzystać. Ale Jankos, słuchajcie, praktycznie w każdej grze miał FB. czyli troszeczkę nam wrócił ten król FB. Zdziwił ehm, mnie bardzo Olaf. Słuchajcie, ja nie widziałem dawno jakiegoś bardzo dużo Olafa. Tak? Ehm, znaczy, wiadomo, był grany, ale. Moim zdaniem tutaj Jankos pokazał takiego Olafa, który pamiętam z tego 2016 roku. On po prostu wchodził sobie do dżungli, praktycznie w każdej grze, praktycznie po 2 trzy razy próbował wchodzić na raptorki przeciwnika. I to było agresywne, to było fajne. Podobał mi się tutaj Jankos. Ta talia, oczywiście, grana tylko raz, ale przecież w tamtej grze też był jeden z najbardziej swidzonych osób w drużynie Jankos. Więc ja uważam, że naprawdę. O ile wszyscy narzekali na jego ym, streamy i tego typu rzeczy, Jankos moim zdaniem zaprezentował wysoki poziom. No Dobra, teraz tak, spójrzmy, jakie postacie były grane. Ym, no, tutaj. Z tych wszystkich postaci jedynie się nie spodziewałem tej Lisandry. Ym, no i teraz spójrzmy, co tu mamy. Czyli to są najpopularniejsze postacie i czy są dobrze, czy źle, procentowo. Bo spójrzmy na statystykę po prostu. Urgo to jest naprawdę jak. jest tak dziwny, jest taka dziwna sytuacja, gdzie Banuje się w taki sposób, że ten urgot zostaje. Ale prawda jest taka, że ten urgot to jest chyba najlepsza postać teraz w grze. Po, no po prostu tak się ułożyło dla niego, tak? Bierzesz go, no nie możesz źle trafić. Będzie pasować do każdej y, kompozycji, przeciwko każdej kompozycji, na środku, na górnej linii. Bardzo niebezpieczna postać. Postać, która potrafi z niczego stworzyć sytuację, na przykład przypominam jak Wunder grał w tej ostatniej grze przeciwko Supermassive, gdzie G2 grało, gdzie był taki moment, w którym całe G2 wygrywało, ale nie wiedzieli za bardzo co robić. Nagle Wunder ma tego Urgota i to jest taka przeklęta postać. Po prostu gościu jest tam przeciwko niego, to było przy niebieskim wzmocnieniu od czerwonej strony był przeciwnik i po prostu Urgot łapie jedną osobę i dosłownie sam zabiera 80% HP i to jest w late game, to jest w late game 80% HP, to jest dla mnie Urgo to jest no naprawdę potęga. Teraz tak, Kaisa, najpopularniejszy strzelec i chyba nas to nie dziwi. Ta postać chyba jest przesadzona szczególnie z takim alistarem. Rakan się w, w, się w tym wszystkim pojawił. To są po prostu postacie, czyli Alistar, Rakan i Kaisa, które pasują do każdej kompozycji. Um, Okej, okay, teraz tak, skarner. Myślałem trochę nad tym skarnerem, bo ja się spodziewałem, że właśnie Gragas, który widzicie po prawej stronie, będzie miał o wiele większą skuteczność. A tak nad tym skarner ma większą skuteczność. I myślę, że to może być związane z LeBlanc, Irelią i Akali. Czyli że drużyny biorą tego skarnera więcej a, e, niż ja się spodziewałem, bo według mnie bierzesz właśnie tego typu postać i grasz pod łapanki w środku etapie gry. Ok, więc jest tu LeBlanc, y, też popularna postać, prawda? Wykażę ją grał. Okej, okay, dwie takie, które mniej były grane, ale wyschodziły bardzo Lisandra, ja się w ogóle Lisandry nie spodziewałem. Nie wiem, z drugiej strony dlaczego? Dlaczego się nikt nie spodziewał Lisandry? No, nie wiem, na górnej linii w szczególności. Lisandra, no, ja zawsze myślałem, że ona ma ciężką linię. Ja myślałem, że do tego ona nie jest grana, bo pod względem umiejętności, jakie ma Lisandra, to zawsze będzie inna z najlepszej postaci. Tak? Przechodzisz przez ścianę, łapiesz kogoś, no, ludzie. To nie, nie ma szans, żebyś nie chciał grać taką postacią. Tylko ja szansę, że ona na linii ma jakoś ciężko. Na tych tak brana jest Lisandra, jest całkiem ok. Spodziewam się więcej od Lisandry. Szczególnie, że w Korei pojawiała się ta Lisandra, więc spodziewajmy się, że ta Lisandra może się też spokojnie pojawiać w rękach Koreańczyków w wazie turnieju. No i tą Irelię tutaj wyróżniłem, bardzo dużo banów. Nie wybrana na, tak często, ale przypomina mi się przede wszystkim ta gra tego Infinity, gdzie. Irelia po prostu i Jensen, jak gram no Irelia, i po prostu Irelia masakruje w walkach. I to jest miejsce, gdzie teoretycznie kiedyś Irelia była asasynem. Wydaje mi się, że po tych wszystkich zmianach, dopiero teraz widzimy, że tak naprawdę Irelia jest najlepsza w właśnie znaczy to jej ulti zmienia od cholery. I te, te nożyki ciężko zauważyć, gdzie te nożyki stoją. I jak jest młyn w walce, to tymi nożykami, tym ogłuszeniem jest dosyć łatwo trafić. I zdarzają się sytuacje, gdzie ogłuszasz 3-4 osoby tą irelią. I widzieliśmy takie sytuacje na tych mistrzostwach, więc no irelia na pewno plus. Teraz tak. Największe zaskoczenie i minus to jest ten Atrox. No, najpopularniejsza postać. Najpopularniejsza postać. Wybierana bardzo często. 28% w Nie wiem o co chodzi, bo. Nie wiem dlaczego taka statystyka jest. Mi się wydaje, że te słabsze drużyny obniżyły statystykę i szczególnie też Akali. Akali tutaj napisałem nid z pod, 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 pod spodem, bo mi się wydaje, że Akali dalej powinna mieć wysoki priorytet tylko mnóstwo drużyn słabszych grało tą Akali i przez to tam było chyba 40 wygranych. Ja dalej będę stanął przy tym, że Akali spokojnie moim zdaniem to nie dziwi. Varus moim zdaniem ma problem na te postaci z lewej strony, tak? I na Akali i na Atroxa, zresztą Varus ma przerąbane, ale właśnie na LeBlanc, na Irelie, na Sandre. Na takiego Alistara są, które po prostu w Ciebie wbiegają. Mi się wydaje, że dlatego Varus powinien być trochę mniej grany, że. No jest dobry. Jest dobry Varus, nie oszukujmy się, ale on będzie miał ciężko na takie postacie, jakie są grane. Teraz tak, Sion, nie wiem, napisałam chyba linia. Bo. Wiecie, czy Sion jest zły w kompozycjach? Nie. Ale wydaje mi się, że on chyba... za dużo problemów ma na linii. I tutaj nie wiem, nie wiem dlaczego te, te trzy postacie, Orn, Gragas i Brown, mają słabą procent wygranych, To są. Idealne postacie, pod, szczególnie ten Gragas, to są idealne postacie na, na ten, na turniej. Proste umiejętności do trafienia. Jak nie trafisz jedną umiejętnością, to zawsze masz następną. Czyli to jest takie bardzo idiot proof. Czyli jak jesteś idiotą, to i tak da się coś zagrać na tych postaciach. I dziwi mnie to, że w tych prawdziwych meczach, gdzie masz po prostu dużo należą nerwów od tego, żeby, no czasem po prostu, okej, okay, go do przodu, tego typu postacie powinny sobie radzić wybitnie. Nie wiem, ten Brown chyba też stracił przez to, że ta Zoe jest mniej grana, bo to, to zawsze też była taka fajna wiara odpowiedź na Zoe, więc... okej. Okay. teraz tak, co mnie totalnie zaskoczyło, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się Ryza. Ryza był osłabiony, tak patrzyłem, w sumie może nie aż tak, bo zmniejszyli mu tą długość klatki, ale nie spodziewałem się, że tak często będzie grany i zresztą ma tam chyba 60% wygranych. Tak samo tamtenż. Tamtenż, okej, okay, w 8:19 co on dostał? Trochę więcej punktów zdrowia. A, w, a wcześniej wszyscy mówili, że on jest dead. Wcześniej wszyscy mówili, że jest dead. No tak jak mu dali tylko troszeczkę tutaj punktów zdrowia, to dlaczego? Dlaczego nagle znowu tutaj grany, Tak? E, teraz tak. Olaf. Mówiłem o się wcześniej. Olaf dla mnie to była taka postać trochę emerytowana, tak? Jak było EU Masters, ja byłem w IHG i Kiki zgrał Olafem, spoko. Ale mi się wydawało, że Olaf tak ma problem na niektóre z tych postaci, które są, że Olaf ma problem na takiego Gragasa i Skarnera, no bo Olafem grasz inaczej niż, niż Skarnerem i Gragasem. Skarnerem i Gragasem pójdziesz na jakąś inną, zrobisz ganka, zabijasz. Proste, tak? Olaf, musisz, trochę, musisz mieć taki dziwny miszmasz. Trochę farmy, no możesz zrobić jakiegoś tam ganka, ale pokazał Jankos, że Olafem może zagrać tak samo agresywnie jak Gragasem na początku. Co jest dziwne. Gragas jest, powinien być o wiele bardziej agresywną postacią, jeżeli chodzi o ganki z porównaniem do Olafa. Jankos pokazuje takiego Olafa, który gankuje non-stop, Okej, okay, Heimer. Dlaczego go tu wyróżniłem? Bo nie oszukujmy się. Jedyny powód, dla którego on w ogóle był w tej tabelce, to jest to, że był zbanowany we wszystkich grach. Ci w 10 grach przeciwko Jitu ze względu na Hyarnana i przeciwko Detonation Focus, ze względu na Cerosa, który podobno o tym gra cały czas. Nie, nie mieliśmy okazji tego zobaczyć, więc nie wiem, czy rzeczywiście by wziął tego Heimera, ale proszę bardzo, zbanowane. A tutaj tam Lucian i Xin, postaci, których bym się w życiu nie spodziewał. Ja tu podpisuję pod wildcard. Ja wiem, że ten Lucian jest popularny, naprawdę, ale ja nie wiem po co. Ja nie wiem, dlaczego ten Lucian jest popularny. Ja uważam, że im dalej w turnieju tym mniej będziemy Lucianów widzieć. Nie ma żadnego sensu grać z Lucianem, jak jest Kai'Sa. Teraz tak, jutro, jutro zaczynamy tempo pojedynki, czyli to kto wejdzie do głównej fazy turnieju. E, tutaj mam wypisane wszystkie pary eliminacyjne i chcę zaznaczyć z góry, to losowanie jest nudne jak cholera, jest nudne jak cholera. Najlepiej byłoby jakby na przykład Infinity trafiło na Girex. no bo wiem, że Girex wygra. Girex chyba było naj najlepiej się pokazało na razie z drużyn, które tutaj są, ale akurat, na przykład Cloud9, tak mówiłem wcześniej, według mnie jest bardziej niebezpieczny. Tak? I na przykład, ja bym chętnie zobaczył Super na Cloud9. Wiecie, ja, ja albo bym nawet zobaczył Japończyków na G2. To mogłyby być ciekawsze mecze, według mnie. A uważam tak, uważam, że trafiliśmy takie pary, które są po prostu banalne. Nie widzę, widzę szansy na urwanie mapy. No właśnie, Japończycy. Albo Rosjanie, chociaż ja bardziej uważam, że to Cloud9 jakąś mapę źle zagra, aniżeli Gambi zagra jakoś dobrze. A moim zdaniem tutaj mogły być naprawdę ciekawe mecze. Ja bym naprawdę chciał tutaj zobaczyć Supermassive na Cloud9 na przykład i Detonation Focus mi na G2. To by były takie naprawdę mecze, szczególnie ten drugi. Ja nie uważam, że G2 miałoby tak łatwo na tych Japończyków, nie? bo to jest zupełnie inny styl gry. Więc no, takie mam typowania i słuchajcie, uważam, że one są nie do I kto na czacie się nie zgadza... Uważam, że nie za bardzo, uważam, że nie za bardzo tutaj wiecie co mówicie. Według mnie fajnie, że Japończycy coś tam zaskoczyli, ale EDG no ja wiem, że przegrali na Infinity, ale oni wygrywali 8000. To była wygrana gra. Indywidualnie są lepsi. Daję im szansę, że przegrają tą jedną grę, bo widzę, że na czacie piszecie, że że będzie throw, że zepsują coś. To jest ta jedna gra. A tak to mają lepszy. Ja uważam, że EDG wygra na liniach. Szczególnie na środku. Scout Mówi się, że najbardziej chyba znany gracz środkowej linii tutaj, jeżeli, pod względem umiejętności, no wiadomo, że najbardziej znany jest Perks czy Jensen, ale umiejętnościowo, powie, tak każdy segreguje, że jednak Scout, no jest Koreańczykiem i grał w SKT, wiesz, każdy mówi mu, że, każdy mówi, że nie no, musi być najlepszy, nie, więc postawię tutaj, że Scout po prostu totalnie zniszczy Cerosa, Ceros ma tam chyba D4 czy D5 w Korei, więc to nie jest, to nie jest, to nie jest moim zdaniem, tu nie jest równo na liniach i to jest to, co mnie martwi, Gambit, no nie no, pokazali się słabo, daj im tą jedną mapę na zasadzie takiej, że. Bo przypominam, że Gambit prawie chyba wygrało tam jedną mapę na g Kiedy oni wygrali, ten jeden, jedną walkę przy baronie i już trochę wyrównali grę i nagle ktoś się dał złapać i Direk zrobił barona. Tak jakby udało im się raz obronić barona, nawet podjęli próbę zrobienia tego barona i coś się tam skopało, więc... Ja tutaj daję szansę gambit coś podobnego, że planem będzie robić barona i jakimś cudem wygrają co mi Tristanę wtedy. Wygrają jakąś tam walkę niesamowitą. Ale to jest ta jedna gra. Nie widzę nie widzę jak G2 miałby na Infinity akurat stracić mapę. Po prostu nie widzę nie widzę tego tak samo Super Massive moim zdaniem jest najmniej zadowolony z tego losowania. Moim zdaniem Super Massive mogą powracać na inne drużyny. Na G-Rex nie. G-Rex jest najlepszy indywidualnie i synergicznie. Nie popełniali żadnych błędów. Tak jak EDG. Eee, więc tak jakby G-Rex jest drużyną wyrównaną dla mnie. Każda linia może wygrać. Dobrze się zgrywają. Nie wiem z czego to wynika. Bo to nie jest też drużyna, która gra od wieków. Tam ich jungler, ten Empty, on od no, niedawna z nimi gra jako główny yy, gość w dżungli. Więc tutaj. Nie wiem dlaczego Jireks tak dobrze wygląda. Czy to jest efekt tego, że Gumby było tak słabe? Wydaje mi się, że nie. Mi się wydaje, że Jireks naprawdę wygląda na razie najlepiej w tych playnach i to są moje y, typowania. Dobra, teraz tak. Kiedy zaczynamy? Jutro, 6 rano. A jeszcze będzie priszał na Polsat Games. Ja muszę być. Ja muszę wstać o 3.30. Dzisiaj się dowiedziałem. Ja, ja nie wiem dlaczego tak wcześnie. Ja myślałem, że. Wiecie, będę 5.30 w studiu i jedziemy. Nie byłoby tak źle, ale 3.30. Ryan jest na czacie. Ryan, ty cwelu. Ja wiem, że to. Ja wie, bo, słuchajcie, bo Ryan jest teraz jakimś dyrektorem w Polsat Games i robi z siebie kozaka. Ale prawda jest taka, że jest. Jest z trudnym I, I ja wiem, Ryan, że to ty wymusiłeś, żebym ja wstawał 3.30. Jak chcę, żebyś ty wiedział, że. Ja, jako prawowity obywatel, ojciec dwójki dzieci, cenię sen, okej? Okay? Dobrze, teraz tak, zapraszam do pytań na czacie, będę je tutaj przyklejał, bo teraz jest Q&A Nie no, żartuje Ryan, nie? Heheszki, he, 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 nie? Ale idę do programu do Sawika, dobra? Już nie będzie Lolka i Kawuni Ok. i teraz tak, tu są mecze Clownline 9 na Gambit, pierwszy mecz, starano rano, jutro Bądźcie eee, teraz tak. EDG na Detention Focus. Me. Druga mapa jutro. G2. No, nie jest to najnowsza godzina dla nas. Niedziela 6 rano. Szkoda, że to nie jest ten drugi mecz, no ale co zrobimy, tak? Warto Janko obejrzeć. Ja myślę, że to będzie łatwe. najświeższe jest to, że w sumie jutro mamy właśnie te ciekawsze według mnie mecze: G-Rex na Snap 3.0, G2 na Infinity 3.0. A właśnie jutro, moim zdaniem, będzie bardzo długi dzień. Od 3.30 do. 18, bo jeszcze opóźnienia opuś... techniczne, i do 20, czuję to. No dobrze, dawajcie mi tutaj yy, pytania. Dobra, zaczynamy od, od czegoś banalnego. Wiecie, dlaczego to jest banalne pytanie? Bo już na to odpowiedziałem. Czy myślisz, że Infinity nie urówi mapę? Myślę, że nie. Tą mapę, którą oni urwali, Ja mam coś, co oni powiedzieć. 2-0 wygas na die Rules Jedyne co ich ratuje, to to, że podobno byli zretlagowani To strasznie. Okej, okay, w porządku, są gorsi indywidualnie. To EDG skopało tamtą mapę, a nie Infinity wygrało do końca. Chociaż propsy dla Infinity, że wzięli barona i bardzo szybko wyczuli sytuację, że ej, słuchajcie, nie przeciągajmy tej gry jeszcze 7 minut czy 8 do następnego barona nie przeciągajmy, bo oni się otrząsną do tego czasu. Właśnie moim zdaniem bardzo dobrze Infinity zagrał trochę ryzykownie, bo od razu weszli pod wieżę przeciwnika, licząc na to, że im walka pyknie, ale gdyby tego nie zrobili, moim zdaniem im dłużej ta by trwała tym gorzej. Nie? Więc myślę, że Infinity nie urwie mapy. No dobrze, więc. Więc dalej. Dlaczego nie dajesz nawet mapy dla Supermassive? Przeciwko yy, G-Rex. To tak jak. Durex. Clean. Clean. Rozumiecie? oni byli najczystszą drużyną w tych playinach. Oni. Baron od razu wiedzieli, jak się ładnie rozstawić. Rozumiecie? Oni, moim zdaniem, pokazali najlepsze makro ze wszystkich drużyn i, moim zdaniem, mają dobrą synergię. Bo, gdyby nie to, to bym powiedział to samo, co w C9 i, i DG, że, no, przegrają jakąś mapę przy, przy Baronie, wiecie, jakąś walkę pięknie przeciwnikowi, ale, moim zdaniem, D-Rex pokazywało, że potrafią zainicjować, potrafią wyłapać przeciwnika i koniec, i duszenie. I zakładają, y, jak to się nazywa? Dźwignie Dźwignie zakładają, więc nie, ja nie daję mapy dla Supermassive Sorry Wiem, że jesteś fanem No dobra, to, to widać, że Dalej pytania są takie same Gambit może urwać mapę na jakimś YOLO Zagraniem jak Albus na ROX Faria to mówi No, no, no tak, mapę tak No i co z tego? Ja. I C9, y, w ogóle jest potwierdzony Jutro blaber zaczyna w pierwszej grze Ym, jak sobie powiedzieć tak. Nie zapominajcie jeszcze o tym, że nawet jak będzie beznadziejnie na C9, wchodzi Svenskeren. I widać było, zresztą w rękawicy, w tym gauntlecie w Ameryce, ile to zmieniło, że nagle Golden Louis i no, Nie zapominajcie o tym, że tam jest też ten A w rękawie, więc nawet jeżeli ta seria miałaby się utrudnić dla C9, to nie widzę szans, żeby jej przegrali. A i tak moim zdaniem, nie będzie za trudna. Indywidualnie C9 jest lepsze. Gambit, jedyną jedyną szansę, jakie widzą, że wezmą na przykład... Jakiś taki klasyczny, o, mój ulubiony pick, kiedy chcesz wygrać walkę, to drżą wezmą jakiegoś Rambla. PvP Sztejoz grał Ramblę chyba wtedy, w Wal z tego co pamiętam. Wezmą jakiegoś Rambla i wygrają jedną mapę na zasadzie takiej, że wygrają przy baronie Aksy To tyle, tyle, co im daje. Nie daje im żadnej innej kreatywności, ani ambicji. Dobra, co my tutaj mamy? Zenenik. Komentujesz od czwartku, czy tylko weekend? Zakładam, że chodzi o przyszły tydzień i od środy się zaczyna na świata. W ogóle Zenenik... Czy ty wiesz, że Royal Sam u świata w Lolu? Tu nie chodziło o jakiś inny sport, czy ten? Bo po pierwsze, pomyliłeś dzień rozpoczęcia tygodnia. Nie wiem, czy pytasz się o ten tydzień, bo w czwartek. Nie no, też nie było meczu. No, znaczy, nie no, były mecze w czwartek, w tym tygodniu. Pomyliło ci się z tym tygodniu? Nie wiem, co ci się tu pomyliło, ale powiem tak. Czy będę od czwartku, czy tylko weekend? Teraz będę w weekend i od środy. Czyli. Od, od jutra, do końca worców, jestem na transmisjach Chyba, że mi Polsat nie dopuści Ale jeżeli Polsat mnie nie dopuści No to nikt ich nie będzie oglądał Więc będę do końca Będę do końca Czemu się zdziwiłaś Natalia? Myślisz, że ludzie nie chcą mnie oglądać? Okej okay. Jeden 0 dla żony dzisiaj ehm, Więc będę od jutra Aż do czwartego, czy tam piątego, Nie, 4 listopada. I wiecie, co mnie zdziwiło? Co wczoraj uświadomiła mi żona, że finały z tego co widziałem na rozpisy są w sobotę. Zawsze były w niedzielę. No, znaczy. Mi to, dla mnie to by rybka. Nawet lepiej jest dla mnie sobota, ale po to się dziwię. Dobra, okej, okay, teraz tak. Co my tu mamy? Coach Anzi. To nie jestem gościu, który został wyrzucony z DPD i. i, i poszło podobno o to, że na scream. go nie wpuszczali czy coś takiego? Dobra, nieważne. Czy też jesteś zdania, że od teraz Perks będzie grał jak Bóg do końca Wordsów? Nie. Nie. Nie jestem tego zdania. Perks stracił tego swoje. stracił swoją Zoe. Nigdy moim zdaniem nie był wybitnym raizem. Szymon zagrał tą Orianną, więc jak poszły bany w niego, słuchajcie, ja bym w sumie, jakbym był przeciwnikiem G2, ja bym chciał, żeby grał Orianną Perks. Nie mówię, że źle zagrał w tamtej grze, ale ta postać nie jest dla niego, według mnie. Więc ja uważam, że po pierwsze postacie są takie niezbyt dla Perksa, a Kali jakoś tak średnio wygląda, może LeBlanc? Nie wiem, nie, 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 nie czuję Perksa, sorry. Na razie na, wszystko, na wszystkie pytania podam NIE. Nikt, na razie z nikim się nie zgadzam, który ten... O! Jest, jest takie... Czekajcie, jest pytanie, z którym będę się zgadzał na 100%. kam 17 Jak wiesz czy będzie banowany Heimerdinger w G2? Tak. Był zbanowany przez wszystkie gry. Pytanie... A! Czy Hiarnan gra gorzej? Kiedy nie ma Heimera. Już mówię na Heimerdinger Heimera. E, czy gra gorzej wtedy? Tak. Czy często grasz na Heimera? Na przykład podczas treningów? Nie. Więc te dwie rzeczy sprawiają, że musisz go banować. I zysk jest niesamowity. I nie. Oczywiście największą zaletą teoretycznie na G2 powinno być tak, że zawsze masz, więc że przeciwnik ma jednego bana mniej zawsze, ale oprócz Wondera i Jankosa. Jakoś nie wiem, Perks by właśnie musiał mieć taką zooi, żeby dało się zagrać dookoła tej jednej wolnej postaci. Tak jakby nie ma teraz sytuacji, w której ktoś, może urgot, może urgot, że wiecie, ktoś ze strony G2 bierze postać, ona jest tak silna, że brakuje ci tego jednego bana przez tego Heimera. Odczuwam, że tak nie jest. Więc według mnie będzie panowana to nic się zmienia. Okej, okay, Danilowaty dolał 10 zł. Pozdrawiam, czy będzie mi to Bogdan? Nie. Świeżna sytuacja. Umówiłem się z Oskarem Bogdanem. I, że kiedy zacznie przejść do polsatu Czyli od fazy grupowej To będę z nim chodził na siłkę Więc y, to jest prawda Natalia Wiem, że nad byłem na siłce Wiem, że się trochę zapuściłem, ale Środa Oskar Bogdan, przypominam, idziemy na siłownię I będziemy gadać O dupach Bo będziemy robić nogi w środę Z tego co wiem Czyli w tym też się... Więc Więc Idę z Oskarem na siłownię. Będzie od y, środy w przyszłym tygodniu na fazie grupowej Oskar Bogdan, znany zawodnik y, mający dwa imienia, y, jako imię i nazwisko, y, człowiek legenda, minimalnie niepojęty mistrz świata, przypominam, przegrał w barwach szalkę właśnie przeciwko w 2 Szkoda, że nie gra z Ankosem, tak jak to kiedyś było. Moim zdaniem Wander miał dobry sezon, ale najlepsza część sezonu Wandera będzie teraz, bo będzie w Polsat Games. Dobrze, yy, która jest godzinka? Bo się zastanawiam, czy skończyć. No, zobaczmy. Ok, FX Remigiusz Kozioł. Ah, no dobra. No dobra, niech będzie. Wiedziałem, że w końcu będę musiał odpowiedzieć. Była FX i za Kozioł. Wiedziałam, kocioł, nawet chyba. A Kocioł to był kto, Natalia? Bo był Kocioł też. Był Kocioł też. Wiedziałem, że musi się skończyć tak, że także w końcu pojawi się FX Remigiusz Kozioł. Elowedzi, czy mój stary to koza? Ja? Tak. Daj Remigiusza. Zobaczymy, co powie. Remigiusz? Kto jest największym kosakiem na świecie? Powiedz, że tata. Powiedz, że tata. Toto. To. O, super. A, a tak poza tym, chodziło ci pewnie o Overpoła, żeby to było śmiesznie. Czy o to kozak? Tak. Fridio, 10 zł, co sądzisz o Girex? Czy sądzisz, że pik Alistara dla Koali jest kluczowy? Co sądzisz od Czy sądzisz, że pik Alistara dla Koali jest kluczowy? Um, uważam, że nie, nie musi być kluczowy. Słuchajcie, dopóki jest otwarty, bierzesz Alistara, bierzesz dzięki temu super combo razem z yy, Kaisą. Nie ma żadnego powodu, dla którego miałbyś nie brać się Alistara. Ale nie oszukujmy się. To, że grała Alistarem, czy naprawdę myślicie, że on potrafi jedną postacią zagrać? Jestem przekonany, że G-Rex pokazało tak zrównoważony poziom zawodników w drużynie, że tam każdy może zagrać wszystkim. Nie przejmowałbym się tym, czy będzie Alistar, czy nie. Według mnie nie da się. To jest tak jak słuchajcie, to jest tak jak my w Polsce graliśmy w IHG, nie dało się nas wybanować. Ja myślę, że to samo jest G-Rex. Ja myślę, że oni mają dosyć równy poziom. Okej, okay, co to jest? Dobra. Okej, okay. odpowiem na to pytanie. Hoshigaki, czyli gracz, który grał w Czas na Zasady podczas SSM, Mistrzostw Polski I nie wiem czy pamiętasz Hoshigaki, ale zjechałem Cię Chyba straszliwie No, Czas na Zasady Czas na polepszenie gry, okej, okay, Polsat Games, 5 zł. Nie znam tego użytkownika Przyniesiesz jutro szampana? Nie Nie, bo przypominam, że jestem w telewizji Gdzie muszę się malować półtorej godziny Rozumiecie? To nie jest taka jak we Frenzy, przychodziłem z szampanem i się mogliśmy dobrze bawić. Teraz jesteśmy w telewizji, przez co muszę wstać o 3:30 i półtorej godziny się malować, ale potem, ale potem wypiję szampana, tak? Dziękuję bardzo za donate, ale nie pozdrawiam. Teraz tak, Hoshigaki, zjechałem cię straszliwie, czas na zasady. Mam nadzieję, że będziecie dalej się starać, ale teraz tak, jakby Rokat był we franczyzie, przypominam, pogłoski są takie, że nie jest. Za, a, akurat zazwyczaj pogłoski tego typu się potwierdzają, ale no, za, na razie załóżmy, że nie ma go w franczyzie, więc to jest pierwszy problem. Czy poszedłbym Tony w coach oferując pomoc Flyowi? Po pierwsze, tak, ym, ja już miałem ofertę wrócić do Rokat, jak już się wypowiadałem, i to nie że wtedy, dawno, dawno temu, tylko w zeszłym roku, jak był Freddy, tak? Były takie propozycje, że Freddy nie, mo, nie chce się przeprowadzić do Niemiec ze względu na podatki i że on będzie analitykiem, a ja będę head coachem. Słuchajcie, no, słuchajcie. Jakbym chciał być coachem, to nigdy nie rezygnował z tej funkcji. I bym był dalej w lcs -ie. Jakbym nie miał pracy i studiów, czyli, że moją jedyną karierą byłby esport, to bym nigdy nie zrezygnował z LCS-ów. Moim jedynym celem powinno być być w LCS-ie. Jeżeli jestem zawodnikiem, tak jak Kikis. Albo jestem w LCS-ie, albo moje życie jest głównym. Tak samo jako trener. Jakbym był trenerem i powiedział, moją pracą jest esport. I ktoś powiedział, no dobrze, jesteś w LCS-ie? Nie. Jesteś głównym. Tak by to wyglądało. Więc nie będę w LCJ najprawdopodobniej do końca życia. W polskim LCS-ie? Może. Nie wiem, może jeszcze kiedyś coś potrenuję. Zobaczymy. Na razie nie mam czasu na to. Um, ale dlaczego to, to, to pytanie rzuciło mi się w oczy? Powiem tak. W chwili obecnej trochę gadam z rokad. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Darkuno, czy bec jest lepszy od Humanoida? Bardzo ciekawe. I pytanie, które pojawiło się chyba nie wiem skąd. Nie wiem, z Indii. Tak? Jakiś mały chłopczyk w Indii nagle postanowił się zapytać, czy Betsy jest lepszy od Humanoida? Nie wiem, co to ma wspólnego z mistrzostwami świata. Nie wiem, co to ma wspólnego, ale odpowiem na to pytanie. Wiecie dlaczego? Bo im duży o tym myślę, tym, tym bardziej myślę, że Bardzo jestem niezadowolony z tego, że jest franczyza Bo moim zdaniem wielokrotnie Są młodzi zawodnicy, którzy są wybitni A nie jest im dane grać w lcs bo są kontakty I każdy chce być bezpieczny I weźmy Beciego, bo Betsi zawsze grał w LCS-ach miał miewał dobre sezony Ale już wiecie co Po czterech latach gry Czy wbił się do top 3 Nie więc ja, jakbym był trenerem, ja bym nie inwestował w niego, bo moim zdaniem on już miał tyle szans osiągnąć swoje maksimum i tego nie zrobił, że biorąc go, to jest tak, jakbyś powiedział publicznie: Dzień dobry. Nie mamy ambicji być top 3 LCS, bo nie chcemy podejmować takiego ryzyka. I to jest gówniane. Czy humanoid jest lepszy niż Betsy? Nie wiem, ale humanoid ile ma sezonów w lcs -ie? Zero. Wolę takiego spróbować, który Ty jesteś wysoko, w całkiem w szalemrze, który już będzie z bomby zmotywowany, bo nagle jest w wersji. I to jest niesamowity kop do motywacji. I wolę jego spróbować, niż spróbować bez jego odgrzewać w mikrofalówce piąty rok z rzędu. Okej. Okay. Oczywiście musiał być. Um, musiało być takie pytanie. Takie pytanie zapychacz. A, pff, nie będę tutaj niku może wymieniał. Um, ile masz wzrostu, Fryderyk? Ja mam 179 Jeszcze, żeby było ciekawie, Podam swój PESEL Bo, bo czemu nie? 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Dziękuję Dobra, teraz tak Co jeszcze mamy? Chyba ostatnie pytanie, co? Job shop, Job shop Ostatnie pytanie Bo tak bo taką mam ochotę. Bo jutro muszę wstać o 3.30, chop shop. Wyprzedzę trochę pewną kwestię. Czy uważasz, że G2 potrzebuje zmian? Jeśli tak, to kogo? Mieli sezon. Nie, mieli rok. Mieli rok, czyli dwa sezony na to, żeby tym składem pokazać o co chodzi. Wiecie, pierwszy sezon czasem pięknie, czasem nie. W chwili obecnej. Okej, okay, za pytanie zasadnicze, a jakie są cele G2? Teraz tak, jeżeli założymy, że cele G2 są takie, jakie były zawsze, czyli rzeczywiście walkę o fotel lidera w Europie, to uważam, że potrzebują zmian. Ja byłem wielkim fanem Perksa, bo on był dla mnie takim trochę mini kapsem, że on miał te gry, w których po prostu czułeś od niego niebezpieczeństwo. Jakoś tego nie czuję już, już cały rok. Jeszcze w poprzednim roku tak było różnie. Tego Te pierwsze sezony były niesamowite. Coś stracił. Ja bym zmienił i Perksa, i Hjarnana, i dał czas dla Vadida. Ja bym chciał zobaczyć Vadida bez Hjarnana, ale nie na rok. Na sezon. Ja bym chętnie złożył skład Forgiven Wander, Jankos, Wunder i Remigiusz Nie no. Zostawiłbym Wundera, Jankosa i Wadida I zobaczył jak sobie radzi Wadid Z innym AD Carry Przez jeden sezon Jeżeli dalej źle To to, to Wadid też leci Moim zdaniem Wunder i Janko zagrali nieźle I tyle Dobrze, dziękuję za dziś um, Widzimy się jutro O 3.30 Nie, przepraszam O 5.30 Na kanale Pulsat Games Macie linki Dobrej נוצי